Hej, cześć, siema, Mowitowski, bardzo serdecznie. Z tej strony wojsko.pl94. A wy oglądacie podręcznik broni jak dotąd ostatni pistolet, który został, a jest nim Karew TT-33. Troszkę podgłośny. Słuchajcie, Karew TT-33 jest bronią radziecką, rosyjską, sowiecką, jak komu wygodniej, tak wygodniej. To Karew strzela amunicję kaliuru 7,62 mm, która jest dobra, jeśli chodzi o broń radziecką. Jest, broń to jest dobra, amunicja ta jest dobra w broń radzieckiej. Słuchajcie, długość broni to 193 mm, więc jak na razie jest to jedna z najkrótszych broni, jakie możemy spotkać w grze Sniper Elite V2. Masa to 0,83 kg. Lufa z kolei ma długość 116 mm i posiada 4 brudy prawoskrętne. Magazynek posiada 8 nabojów. Sama broń działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Prędkość lotowa pocisku to 415 metrów na sekundę. Z kolei zasięg tej owej broni to 30 metrów. No, tu zapewne sami widzieliście, ile potrzebuje, aby zabić przeciwnika. Więc jeśli chodzi o bliski zasięg, to jest to jeden, może dwa naboje. Na dalsze od 3 do 4 pocisków. Tak więc cóż, to by było na tyle. Jest to już jeden z ostatnich, właściwie jeden z trzech ostatnich podręczników broni. Jakie będą następne? No, następne będą to karabiny. Dwa karabiny, które są dostępne w dodatku.
lecz takie, których ja niestety jeszcze nie mam. Tak więc cóż, ja już się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie. I komentował, grał, biegał i zabijał wojsko.pl 94. Na razie.